według pełnionych stanowisk z Polski i Ukrainy, umiłowani bracia i siostry. Każda msza święta to żywa ofiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umierając na krzyżu dokonał zbawienia rodzaju ludzkiego. Ma w niej udział ten, kto przyjmując wiarę i chrzest święty, włącza swe życie w zbawcze i odkupieńcze dzieło Zbawiciela. Ufam, podobnie jak my wszyscy zgromadzeni na mszy świętej, że wspomniany w 230. rocznicę urodzin Aleksander Fredro był przez całe swoje życie świadom odpowiedzialności za swoje zbawienie. I gdy przeżywszy 83 lata, zachowana wiara i uczynki jego życia otwarły mu bramy nieba, miejsca obiecane tym, którzy ukończywszy bieg swego życia, wytrwali w wierze. Wiara pozwala nam i zarazem przynagla nas, abyśmy bez względu na upływ czasu zanosili modlitwę za tych, co wyprzedzili nas na drodze ku wieczności. I chociaż wspominamy ziemskie narodziny, to jednak trzeba w takim przypadku jak dzisiejszy nie myśleć o doczesności, bo ona już jest dawno spełniona i zakończona, ale trzeba myśleć o przyszłości. A tej dla Aleksandra Fredry nie należy szukać wśród żywych, ale wśród umarłych. On jest w innej rzeczywistości, która niech będzie dla niego Bożą rzeczywistością. On tak naprawdę wie, gdzie jest. My natomiast, nie wiedząc, prosimy o dar zbawienia. Taki oto jest sens naszej modlitwy w Kościele. Nie oceniając życia, bo to nie jest nasza rola, możemy jedynie mówić o tym, czego dokonał, podziwiać jego talent, zachować dorobek życia, zachowując go we wdzięcznej pamięci jako naród i wspólnota Kościoła. Umiłowani bracia i siostry, jestem głęboko przekonany, że ta dzisiejsza rudecka uroczystość jest najbardziej potrzebna nam, abyśmy mogli utrwalić w sobie świadomość przynależności do narodu i Kościoła. To są nasze korzenie wspólne ze wspomnianym Aleksandrem Fredrą. Dlatego tak naprawdę warto postawić przed sobą pytanie, a na czym polega spuścizna dziejowa, szczególnie tak kształtująca w nas poczucie przynależności do konkretnego narodu. Święty Jan Paweł II, myśląc o ojczyźnie, tak napisał. Wyraz ojczyzna łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania, w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu. Zatem miłość ojczyzny to najpierw pamięć o tych wszystkich, którym tak wiele zawdzięczamy. Wiele pokoleń pracowało, poświęcało się, tworzyło kulturę narodową, tworzyło ojczyste dzieje, abyśmy mogli podjąć to całe dziedzictwo i budować jeszcze lepszą przyszłość. Dlatego winniśmy im pamięć. Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński przypomniał o dziękczynieniu najlepszemu Ojcu, że wzbudził w naszym narodzie wielkich mężów, mocarzy ducha, natchnionych wiarą i miłością do ojczyzny, że byli dla nas natchnieniem i nauczycielami, że podnosili ducha, krzepili nas,
i przygotowywali do momentu zmartwychwstania. Podobnej myśli byli ci, co w Paryżu w kościele Matki Bożej Zwycięskiej naprzeciw cudownego obrazu powiesili wotum Polaków, emigrantów. Na marmurowej tablicy widnieje tam złote serce przebite 7 mieczami. W sercu tym zawarte jest to, co Polacy mieli najdroższego. Grudka ziemi ojczystej, okruszynka chleba, szczypta soli wielickiej, kilka monet i krzyż waleczny. A wokół serca widnieje napis: Bogu Rodzicy Dziewicy, wotum Polaków, w jej sercu zawsze nadzieje mających. Piękne i wymowne wotum symbolizujące ich miłość do ojczyzny, którą oddali w jej władanie. Ufam, że nasza obecność u Matki Boskiej Rudeckiej jest w pewnym sensie takim wotum niekamiennym, ale z żywych ludzkich serc, które dziękują tutaj, w tym miejscu doświadczonym przez zniszczenia i profanację, że duch narodu nie ginie, że wiara nie ginie, ale zwycięża tak, jak zwyciężył Jezus. Ufam, że nasza obecność u Matki Boskiej Rudeckiej jest również dzisiaj błaganiem, aby czasy zniszczenia i profanacji się nie powtórzyły i aby jak najszybciej zakończyła się wojna, która nikomu nie przynosi szczęścia, nikomu nie niesie radości, nikogo nie napełnia optymizmem. Wykorzystajmy zatem czas dany nam z ręki Boga i zapisujmy nasze dzieje nie satyrą, ale modlitwą. Żyjąc bowiem dzisiaj w Ukrainie, doświadczamy codziennie oderwania sprawiedliwości od miłosierdzia. Dlatego trwa wojna, bo człowiek zapomniał o miłosierdziu, prawdzie, dobru, pokoju i miłości, chcąc tylko dopełnić miary sprawiedliwości w jego rozumieniu. Tymczasem biblijne pojęcie sprawiedliwości jest inne. Biblijny ideał sprawiedliwości koncentruje się na człowieku, a nie na prawie. Sprawiedliwy jest najpierw Bóg, a jego sprawiedliwością jest właśnie miłosierdzie. A za sprawiedliwego jest uważany ten człowiek, który jest miłosierny. Człowiek o zatwardziałym sercu w żaden sposób nie może zostać uznany za sprawiedliwego, choćby wypełnił wszystkie przepisy prawa. W Biblii miłosierdzie jest sercem sprawiedliwości i tylko miłosierdzie jest sprawiedliwe wobec człowieka. Ciekawe, jak opisałby naszą rzeczywistość Fredro, gdyby żył pośród nas. Czy napisałby komedię, czy może tragedię? Tego nie wiem. Wiem jednak, że mnie nie jest stać dzisiaj na komedię, podobnie jak i wielu z nas. Módlmy się zatem w tym szczególnym miejscu, składając na ołtarzu ofiarę mszy świętej, o zbawienie dla zmarłych i pokój dla żyjących. Amen. Teraz, ufając w pomoc Matki Bożej, pokornie módlmy się i prośmy Boga o potrzebne łaski dla ludzi utrudzonych ciężarem życia i pracy. Módlmy się za Kościół Święty, aby zjednoczony miłością Chrystusa, przeżywając wszystkie trudności, coraz